Marka Megabyte z firmy Dragon doskonale znana jest od wielu lat. Mam przed sobą pelety do metod feedera, ale też pelety, które mogą być używane jako zanęta do klasycznego łowienia karpi. Oczywiście. Dwie grupy peletów. Pierwsza to jest klasik. Nadaje się idealnie do nęcenia oczywiście wszystkich gatunków ryb, no ale przede wszystkim karpi, do metody. Te pelety cechuje znaczna koncentracja smaku i zapachu i również duża zawartość protein i wartości energetycznych, czyli tłuszczy w tych peletach. Dostępne są pelety w dwóch wariantach, w zależności od zawartości protein. Pierwsza seria to jest Classic. Classic, która charakteryzuje się brązową barwą, to jest po pierwsze, a po drugie mniejszą zawartością białka, to około 30%. Ta druga seria, Premium, ma 45% zawartości białka. Wróćmy jednak do serii Classic. Dostępna jest w dwóch opakowaniach, w dwóch wielkościach opakowań. Opakowaniu kilogramowym, a także mniejszym 500-gramowym. To bardzo dobry pomysł, żeby właśnie w takich mniejszych opakowaniach mieć pelet, bo jeżeli jedziemy na krótkie zasiadki, bardzo krótkie zasiadki, no to czasami takie półkilogramowe opakowanie w zupełności nam wystarczy. Nie musimy otwierać tego większego, później zamykać i przewozić, przechowywać do następnej zasiadki. Spośród tych wszystkich peletów wersji Classic mamy 7 wariantów smakowo-zapachowych. Oczywiście to jest wszystko na bazie rybnej, tak jak wszystkie pelety, no ale oczywiście te odcienie różnych zapachów, bardzo charakterystycznych, czasami bardzo nam się przydadzą. Kiedy chcemy wziąć ten pelet, zmieszać go na przykład z miksem i stworzyć bardzo dobrą zanętę, którą oblepiamy koszyczek. Jakie to są zapachy? Halibut, bardzo popularny zapach, bardzo popularna przynęta, to nie tylko dotyczy tylko i wyłącznie peletów. Następnie krab, ochotka niezwykle również popularna. Dalej mamy, to już jest takie połączenie, frutti di mare i wanilia, czyli owoce morza z wanilią, bardzo ciekawy zapach. Następnie też ciekawe połączenie, truskawka i krab. Wreszcie kukurydza i halibut, też ciekawe połączenie. No i wreszcie fish mix, baza. Baza dlatego, że ten pelet można wykorzystywać na bazę, na podstawie której tworzymy różnego rodzaju zanęty, dodając również do tego inne pelety, składniki płynne, miksy, żeby tworzyć taką fajną chmurę zanętową wokół miejsca umieszczenia naszego zestawu. Średnice tych peletów w wersji Classic od 2, to są 2 mm, do 6 mm, a więc takie, które najczęściej używa się właśnie do metod feedera. Druga grupa, jak mówiłem, o zawartości białka około 45%, to jest Premium. Premium różni się od Classic kolorem, bo jest w kolorze czarnym. Czarny halibut dostępny jest w średnicach od 1,5 mm, więc taki bardzo, bardzo drobny, aż do 6 mm poprzez 4,5 mm. Również ta wersja Premium oferowana jest w opakowaniach kilogramowych oraz pół kilogramowych. Wysypałem na stolik pelety, żeby zobaczyć ich średnice, oczywiście te, które są w tych dwóch seriach dostępne. Pierwsze to 1,5 mm, to jest pelet Megabyte Premium, halibutowy, najmniejszy. Następnie 2 mm, 3 mm, 4,5, to również jest Premium w kolorze czarnym,
I wreszcie największa średnica to jest 6 mm. Każdy zapach inny, chociaż baza rybna jest bardzo wyraźnie odczuwalna w każdym z nich. No ale tam, gdzie jest nuta owocowa, jak chociażby truskawka, bardzo mocno przebija się poprzez te rybne zapachy.